słowami: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Jezus mówi: weźcie moje jarzmo. Jarzmo to jest to codzienne życie, ta szara, trudna, nudna, często postrzegana przez nas beznadziejna rzeczywistość. To są sytuacje, jakich się nie spodziewaliśmy. To są porażki, które bardzo bolą. I odkrycie tego, że po latach zaczynamy rozumieć, że nie dorastamy do zadań, których się kiedyś podjęliśmy. Coś staje się jarzmem, ale dlaczego? Między innymi dlatego, że nie kocham. Jak człowiek mało kocha Pana Boga, to dekalog błogosławieństwa, przykazania kościelne mogą być dla niego za trudne. Jak mąż słabo kocha żonę albo po prostu jest letni w tym, to wówczas jej obecność, jej wypowiedzi, jej prośby skierowane do niego mogą być ciężkim jarzmem. Pokrzepić nas może zgoda na życie w takim świecie, jaki on jest. Co jest ważne, żeby przyjmować tę codzienną rzeczywistość i ją przemieniać. Nie oczekiwać, że ludzie, którzy mnie otaczają, powinni być inni, że sprawy powinny się inaczej potoczyć. A może dlatego tak się sprawy toczą, że one mają mnie czegoś nauczyć, chociażby pokory, prostoty, zrozumienia, umiejętności współpracy z innymi. Pokrzepia nas szacunek do tych, którzy nas otaczają, bez względu na to, jak oni się do nas odnoszą. Jakie to jest ogromne wyzwanie. Szanuję tych, którzy mnie nie szanują. To jest heroizm. Ale proszę zauważyć, czy my na pewnym etapie życia nie powinniśmy przejść już do praktykowania postaw heroicznych? Nie rzucamy człowieka, który nie odrzucamy człowieka, który nas boli, który nas drażni. Uczymy się przyjmować go z takim jarzmem, z jakim staje przed nami. Jezus mówi o przyjęciu jego jarzma, jego ciężarów, które są ciężarami człowieka na tym świecie. Jezus daje nam siebie w człowieku. To jest jego jarzmo, będące dla nas poważnym wyzwaniem i zadaniem. I w oparciu o to, co zniechęca, co zamyka w sobie, napełnia lękiem, czy to, co napełnia smutkiem, my się uczymy Jezusa. Dlatego nie powinniśmy mówić, że pewne wydarzenia nie powinny mieć miejsca w naszym życiu. To nie tak. Pewne wydarzenia są dla nas znakiem, ostrzeżeniem, przypomnieniem czegoś, do czego zobowiązaliśmy się może przed laty. My, przyjmując ciężary życia, przyjmujemy Pana z taką miłością, z jaką do nas przychodzi. I przyjmując ciężary życia, my poznajemy Pana Boga, a przez Niego poznajemy siebie samych. My wtedy poznajemy siebie, kiedy doświadczamy próby, kiedy doświadczamy pokusy. Tam, gdzie nie ma pokus, nie ma poznania zarówno miłości Boga, jak też i poznania samych siebie. Do czego to wszystko prowadzi? Te trudności, to jarzmo, to obciążenie, które niejednokrotnie uznajemy, że jest ponad nasze siły. Do łagodności i pokory. Te dwie rzeczy są niezwykle ważne, bo tam, gdzie jest łagodność, tam jest mądrość. Łagodność jest owocem mądrości, cnoty mądrości. Łagodność objawiana w słowach,
wskazuje na człowieka mądrego. Ale zauważmy tego, który potrafi panować, który nawet wydawałoby się na banalne czy wręcz głupie pytania ze spokojem odpowiada. Bo te pytania są stawiane przez człowieka, który czegoś nie rozumie. On nie musi być na moim poziomie rozumienia świata i życia, ale jemu trzeba wyjaśnić. I tam, gdzie jest wyjaśnienie, tam jest szansa na budowanie postawy pokory w sobie. Mądrość to również jest szacunek, życzliwość, zrozumienie, działanie bez pośpiechu, wolność od podejrzliwości, wolność od bezsensownych oskarżeń. Co jest dla mnie jarzmem ze strony bliźnich? A czy to, jak ja żyję, co czynię, co mówię, nie jest zbytnim obciążeniem dla tych, których w mojej codzienności spotykam? Weźcie moje jarzmo. Spójrzmy, że to jarzmo daje mi Pan. Łatwiej wtedy będzie się go podjąć.